Ojcze, dziękuję Tobie za to, że dzisiaj ludzie, którzy mają uszy do słuchania, będą słuchać tej prostej Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Dziękuję Ci, Ojcze, za każdego człowieka, który pragnie. Dziękuję Ci, Ojcze, za każdego człowieka, który pragnie poznać Ciebie, jakim Ty prawdziwie jesteś. My tutaj w tym miejscu, przyjaciele, dzisiaj chcemy Wam powiedzieć o tym, że Jezus Chrystus jest dostępny dla każdego człowieka, bez względu na to, jakie masz życie, czy dobre, czy złe, potrzebujesz Jezusa. Bez względu na to, w jakim kraju się wychowałeś, bez względu na to, co i w jaki sposób mówiono Ci o Jezusie od małego, to nie ma żadnego znaczenia. Jezus jest prawdziwy, On jest prawdziwym Bogiem i On wziął na siebie wszystkie Twoje grzechy po to, abyś nie poszedł do piekła i po to, aby Twoje życie nie było skazane na porażkę. Przyjaciele, nazywam się Rafał Grodzki. W 2014 roku pojednałem się z Jezusem. Pojednałem się z Jezusem, ponieważ szukałem Go i pragnąłem odnaleźć tego Boga. I wiecie, dzisiaj sobie tak myślę, że dzięki temu, że Go szukałem, ja mam życie wieczne, bo Go odnalazłem, bo On daje się odnaleźć w prosty sposób każdemu człowiekowi. Tylko nie każdy człowiek zna tą prostą prawdę. Być może ją znacie, tą prostą prawdę, że 2000 lat temu przyszedł człowiek w ciele, Bóg, człowiek na tą ziemię i oddał życie za grzechy każdego człowieka. I właśnie w tym teraz jest rzecz, że to, co zrobił Jezus, to tak wielkie dzieło, że nie można tego zbagatelizować, nie można przejść obok tego obojętnie, ponieważ każdy zostanie skonfrontowany po śmierci z tym, co zrobił z dziełem Krzyża Golgoty. Przyjaciele, to nie są żarty. Wiecie, diabeł działa tak w umysłach ludzi, aby nie poznali prawdy o Jezusie, aby nie doświadczyli Jego działania i aby się nigdy nie nawrócili. Ale Ty nie bądź głupi, Ty nie bądź głupi, bo ja dzisiaj jestem tutaj po to, aby Ci powiedzieć, że Jezus Chrystus może w tej chwili zmienić Twoje życie, tak jak zmienił moje. Jeżeli prawdziwie w sercu uwierzysz w to, co On właśnie zrobił 2000 lat temu, jeżeli wyznasz Go, w swoim sercu uznasz i wyznasz Go jako Pana i Zbawiciela, będziesz zbawiony jeszcze dzisiaj. Przyjaciele, niektórzy sobie myślą, ja jestem dobrym człowiekiem, to mnie gdzieś przybliży do Boga, ja jestem taki a taki, to zyskam sobie przychylność Bożą. Nie zyskasz sobie nigdy przychylności Bożej poza Chrystusem. Tylko przez Chrystusa każdy człowiek może wejść do nieba. Czy to dobry, czy to zły, potrzebujesz Chrystusa. Ja byłem z tych złych. W 2014 roku znalazłem się w zakładzie karnym, znalazłem się w miejscu jakby największego upadku w swoim życiu. I ja wtedy, kiedy tam się znalazłem, bo wcześniej byłem zwykłym złodziejem, okradałem ludzi, brałem narkotyki, no i w końcu wylądowałem tam, gdzie powinienem. Ale właśnie z tego miejsca zacząłem poszukiwania Boga. Z miejsca upadku, z miejsca, gdzie zrozumiałem, że ja potrzebuję ratunku, zacząłem Go szukać. I właśnie otworzyłem to Słowo, otworzyłem Pismo i przeczytałem te proste rzeczy. I ja zawołałem wtedy do Jezusa, ja powiedziałem do Niego: ratuj mnie, bo ja wierzę w to, że Ty wziąłeś te grzechy na siebie. Ratuj mnie z tego szamba. I wiecie, On mnie uratował w ten sposób, że kiedy ja po prostu uwierzyłem w Niego, po prostu uwierzyłem w to, że moje grzechy są już zapłacone przez Niego, Jego przelaną krwią, Jego cierpieniem na krzyżu. Kiedy ja w to uwierzyłem, wypełnił mnie Duch Święty i stałem się człowiekiem, który automatycznie miał zmienione myślenie, który już nie cieszył się tym, co robił przez całe życie. Nie grzeszył i nie cieszył się, ale
uwierzył w to, że te wszystkie jego błędy zostały przybite do krzyża razem z Jezusem i że jest nowym stworzeniem. I tak właśnie w 2014 roku stałem się nowym człowiekiem, dlatego, że uwierzyłem w święto przelaną krew Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. I przyjaciele, na tym polegała mądrość moja, że nie odrzuciłem tego, kim jest Bóg, tego, co zrobił. Nie dałem zaangażować się w jakieś lewe rytuały. Nie pozwoliłem na to, aby właśnie obojętnie przejść koło tego, co zrobił ten wielki Bóg. Ja go postanowiłem poznać i zostałem uhonorowany, ponieważ uwierzyłem w to, co zrobił na krzyżu. Ponieważ uwierzyłem w to, że on został zmaltretowany, zbity i skatowany za mnie. Uwierzyłem w to osobiście i narodziłem się na nowo, po prostu. I tak każdy może narodzić się na nowo. Wielu z was głupio się śmieje, bo nie zdaje sobie sprawy z tego, że jeżeli, że po śmierci każdy człowiek wybiera to, czy idzie do nieba, czy idzie do piekła. Nie zdajesz sobie sprawy, bo jesteś jeszcze być może młody i głupi, ale kiedy zdasz sobie sprawę z tego, jaką wielką wagę ma święta krew Jezusa, jeśli zdasz sobie z tego sprawę, bo zechcesz przekonać się, że to wszystko to jest prawda, wtedy zrozumiesz, w jakich tarapatach życiowych byłeś, ale możesz nie być w tych tarapatach, jeżeli tylko zechcesz, zawołaj do Niego jeszcze dzisiaj, bo to może być ostatni twój dzień, nie wiesz, co będzie jutro. Jeśli zawołasz do Jezusa jeszcze dzisiaj, to jeszcze dzisiaj będziesz zbawiony. Jeżeli jest tutaj jakakolwiek osoba, która jest chora i potrzebuje uzdrowienia, to my jesteśmy tutaj po to, aby modlić się o chorych, aby uzdrowić każdą chorobę z tego powodu, że Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty wziął każdą chorobę na siebie. Dlatego dzisiaj ty możesz być uzdrowiony z każdej choroby.